Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja i dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w Call of War z Gunslinger. Jesteśmy w nieco niekomfortowej sytuacji, dość mocno tutaj odstrzeliwują. Widzicie co, ja przygotuję sobie Winchestera, którymi będziemy zdejmować ich tutaj po cichu. Widzicie jak po cichu, bang! Dobra, dostał. Okej, gdzie są kolejni? Między oczy, idealnie. Może udałoby się jakoś tam obejść i od tyłu. Kurczę, czekajcie, wiecie co? Dość tutaj jest ciemno, a mi dość mocno trochę światła wpada do pokoju, żeby zrobić na kamerce, więc zezwól na momencik. Okej, jesteśmy z powrotem, pozasłaniałem sobie rolety i teraz już co nieco widzę, bo wcześniej to była masakra totalna. Ale słyszę jakieś odgłosy za mną, żeby mnie tu ktoś śledził. Czekajcie, ja ich zajdę tutaj od tyłu. O! Dobra, załatwiony. Kurde, będę miał ciężko w tej misji, bo i tak nie widzę za specjalnie, znaczy widzę znacznie więcej. Ale nie widzę aż tak dużo, ile powinienem. Wylcie. Dobra. Zdjęty. Next. A czekajcie, co tutaj mamy? Karabinna strzelba. Nie, shotguna nie bierzemy. Nie przyda nam się tutaj. Natomiast Winchester jest tutaj wręcz wyśmienity. Załatwiony. Next! It was cold in a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal. Kurczę, dawno nie grałem w Gunslingera, naprawdę już nie mogłem wręcz doczekać, kiedy w końcu będę mógł nagrać kolejnego gameplaya. Ale czekajcie, wyczułam nowych przeciwników. Gdzie oni są? O! Poziom doświadczenia, nie zauważyłem. Dobra! Dwa rewolwery, wyszkolimy się w tym na maksa. Dłuższa kombinacja. Aha, a może gromadzenie dynamitu, więcej koncentracji. Wiecie co, walniemy sobie skoncentrowany. Wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko. Dobra, i lecimy dalej. Jakaś kręta droga prowadząca... oddalam się od opowieści. Chyba nie miałem tam iść. Dlaczego nikt mi ich wcześniej nie powiedział? Dobra, mały lak. Może ktoś tu został i go nie zabiłem. Czy jest tu ktoś? Jakikolwiek cowboy, doktor, nie wiem. Szeryf. Pytniki. Czekajcie, ja muszę to spróbować. Chyba się nie da. Wejdźmy do salonu. To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted. Miło popatrzeć. Jak to wygląda wcześniej? Ta była kasa! Chciałem ją wziąć! Hardin? Kto to jest Hardin? Hardin karciany! Let me back up and give you some background on this some bitch. No właśnie! Na to czekałem! Don't you think so, Ben? No, John Wesley Hardin was a killer. Zabójca, asasyn. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. He was a bona fide folk hero by then. He had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. Krówki. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Wyeliminowali to, co mieliśmy w jedynce. Gdzie tam, jeżeli skrzywdziliśmy zwierzęcie, to gra miała jakiś taki głupi system zabezpieczeń, że po prostu ginęliśmy i zaczynaliśmy misję od początku. Jeżeli pamiętacie o tym, to napiszcie w komentarzu i sobie podzielcie mi się waszą opinią na ten temat, bo gry grami, więc one powinny troszeczkę uciekać od rzeczywistości, prawda? I pozwalać na to, że możemy zrobić coś, czego byśmy normalnie nie zrobili. Dlatego wydawało mi się to totalnie bez sensu. I nie mam pojęcia, czy to było spowodowane, chyba że jacyś zieloni zapłacili Techlandowi za to, że umieszczą taki właśnie, no, taką opcję w grze. No, to głupie, jak dla mnie, bardzo. To na mi się.
Okej. He was carousing in town. No, może macie tu jakąś friend. Kasę? Harden's boys apparently didn't want me to reach the bull's head. Dobra, teraz później popatrzę, nieważne. Some were hightailing it into town to inform their FA of my unwelcome presence. A co jest w tym ognisku? Fizyka? OP. Ała! Smażyłem się! Nawet ognie palą. Dobrze. Tam są. Oż ty. Czy ten kapelusz odstrzelę? Kurde! Gdybym ja w locie nie mógł załatwić tak słabego zawodnika. Jaka dzisiaj ta koordynacja u mnie nie najlepsza. Ła! O kurwa. Fuck! Gdzie jesteś? A tu! A! Wyrok od śmierci! Ale słyszę jeszcze. Olbrzyma nie bierzemy, bo jest beznadziejny, nie lubię go. Ale ja nie lubię, jak mam kogoś za plecami. A ewidentnie tutaj kogoś słyszę. Czy jest tu ktoś? Nikogo nie ma. Na mnie też nie. Rzeźbiony Ranger. Olać tą. No czekajcie, mam dwa gnaty. Wow! Wow, tam są. Dobra, rozwalę was z trybu koncentracji. Bum. Dobra, załatwiony i ty. Kurde, przeżył! Madafaka! Aleś to ninja do dupy zrobił. Dobra, idziemy Winchestera. Bing! I wondered if Bob was among them. No, więc gdzie on? And I steeled myself for the fight ahead. Coś tu się wieje. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. I gdzie ja mam iść? Czyżby tutaj, na tą drogę? Tylko nie wiem, czy mam iść w tą stronę, czy do tyłu. Przydałby się kompas i minimapa. To tak na przyszłość dla twórców. Ale z drugiej strony możemy coś poeksplorować. Ale na gameplay... No to kurczę, fajnie by było, jakbyśmy mieli taką opcję zaznaczenia kompasu, gdzie mamy się udać. By to po prostu sprawniej szło. Ale schodzimy niżej do jakiegoś kanionu. Jest tu ktoś. Kręta droga. Oddalam się od opowieści. Zajebiście! Ninja, ty zawsze musisz pojebać tę drogę. Dobra, weźmy może tutaj stodoły. Może ktoś na nas wyskoczy. Krówka. No tu coś jest. Nic. Myślałem kurczę, że może jakaś jaskinia będzie. Albo coś. Strach na wróble. Haha. Tak więc, gdzie ja mam iść? Halo. Jest tu jakiś kowboj, który by mi wskazał drogę? Albo nie wiem. Jakaś wskazówka, podpowiedź. Halo! Gdzie ja mam iść? Tych dróg to tutaj trochę jest. Tędy nie. Tam my szliśmy i nam powiedzieli, żeśmy tam nie szli. Mount Bridge. Bourbon whisky. Bourbon whisky. Ciekawe, czy mają jakieś zapasy. Ale i tak pewnie skonsumować byśmy nie mogli. No dobra, no czekajcie. Tu była chyba już ta jatka wcześniejsza. Trzeba było iść na dół. Trzeba było iść tutaj. A nie tam. To jest jedna droga, która mi się na razie wydaje odpowiednia. Tu się zaraz wszystko okaże, czy poszliśmy w dobrą stronę, czy też nie. Dostań się... No! Teraz mam kurde gwiazdkę, wcześniej jej nie miałem! Albo była? Aha, wystarczy kliknąć, to nam pokaże. Ninja, ty debilu! Dobra. Gdzie ta gwiazdka jest?
tam. Dobra, to lecimy. Kurde, ja muszę iść okrężną drogą chyba. Bo nie możemy się wspiąć na te skały. Możemy podskakiwać. Na swój sposób można. Hop. Hop. Wow. Dobra, wejdę tu jakoś. Chyba mi się uda. Jak w Gotiku doszedłem do wieży Xardasa w taki sposób skacząc po niej, to i tutaj sobie też poradzę. Aha. No dobra, i dalej. Okej, w tą stronę. No i jesteśmy w końcu na jakiejś dobrej ścieżce. Tak więc oki. Before I could test my metal against petardy! Sylwester! Pijemy! To kurwa! Killers. Woo! Most of these degenerates were beyond redemption. Dobra, zrobiłem to w bardzo kiepski sposób, ale udało się. Czekajcie, bo trochę tu ich chyba jest. Wiecie co, odnoszę takie wrażenie, ale misja wygląda mega klimatycznie. W szczególności te petardy dają magicznego uroku sylwestrowego westernu. Kurde, łatają tam. A dobra. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. Cool. Next. Nie są kolejni. Ktoś ma urodziny. To będą naprawdę bombowe urodziny. Kurde, skoro on zabił 42 mężczyzn, no to nasz główny bohater zabił na oko jakieś 500. Jak nic. Wystrzelał pół miasta, co się będzie. Krępować. Chcę tego z tyłu tam ustrzelić. Załadowany. Nie załadowany, tylko rozstrzelany. Nikomu się nie uda, bardzo mi przykro. Nobody kill me. Dobra. Jesteśmy bardzo odsłonięci, teraz musimy szybko sobie z nimi poradzić. Bo zaraz będziemy coraz mocniej odbywać. W locie! Kurde, mam tylko jeden strzał! Jeden, jedyny z Winchesteru! I nie zmarnuję go! I think I already mentioned that I found Hardin in this very. Wbijam do salonu. Aha. Suffice it to say, nobody there was happy. Dobra, zrobione. O kurde. Spierdalaj, barman! Kurwa, nie mam życia! Teraz mogę zginąć! Dobra. Szczęście, zregenerowałem się. Pany barman! Skrył mi się. Wow, beczki nawet strzelają. Znaczy nie strzelają, tylko wypływa z nich drogocenny płyn. Ha. Wow, 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 wow. No! In fact, there was a certain hostility. Aha. Wow, ej, co to była za jakaś dzika ręka? On wychodził poza to. Był niewidzialny wilk. Reload jest zakończony. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived. As a moment later, kurde, chciałem się jeszcze pobawić! Fastest gun in the west. Motherfucker! Dobrze, kontynuujmy misję. Czy pojawił się ów bohater z kapeluszem kartami? Morderca! Zabił człowieka za chrapanie! I 40 kolejnych za oddychanie! Johnny Wesley Hardy! Ciekawie! Maybe that was fear. He was well known. Przed walką! And I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Dobra, bierzemy to skupienie na więcej. Będzie ciekawie, czy się uda. Ustrzelamy go. Sieć! Szybciej! Strzeluj!
Dobra, unikaj! Strzelaj! No wait. You didn't hit me then. I'm sure of it. No w końcu żyje, nie? Dobra. No to replay. Kurczę, zajebisty jest kiwa takiego dzikiego zachodu. Naprawdę aż sam bym z chęcią cofnął się w czasie i popróbował życia takiego kowboja prawdziwego ze zdarzenia. Dobra. Okej. Cel, klatka! Kurwa, jak kobra jakaś. Jest szybki skurczybyk. Jest szybki skubaniec. Dobra. Stay focus, ninja. Skup się. Take it easy. Wanted Ramos. Ninja, nie patrz na jakieś tam plakaty po boku, tylko skup się na swoim celu. Kurde, ale on już szybki. Dobra. 3, 2, 1, go! Shot him! Motherfucker! Shot! 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 Strzelaj! Wow! Oh fuck! No to już naprawdę to łatwo? No nie jest! Chyba, że ja coś robię źle albo gram po prostu do dupy. Dobra! Skupmy się więc! Wyłóż wzrok! Wyłóż zmysły! Dodaj refleksu. Damy mu radę? Nie inaczej. Damy! Chodź tu, dzika bestio. Wow! Shot! That man was from Greece Lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back. Just like this one. Nie opłaciło. Anybody up for another beer? Ben? Kolejne piwo? Jak najbardziej! Jestem za! Kolejna misja zakończona. Było naprawdę ciekawie, więc zobaczmy wstęp do kolejnej misji i powoli sobie będziemy kończyć. Ale fabuła jak najbardziej rewelacyjna. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, do you ever go toe to toe with a red man? Oh, zaczęło się epizody z Indianami. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. I ta misja będzie naprawdę bardzo ciekawa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tańczący z rengatami. A sądząc po screenie i jaskinie, no to mi się zrymowało, screenie i jaskinie. Nie, słuchajcie, misja będzie naprawdę rewelacyjna, już to wyczuwam. Kto wie, może postrzelamy sobie nawet z łuku. A jak sami zapewne doskonale wiecie, była to chyba najlepsza atrakcja w Call of Juarez. Najfajniej się strzelało z łuku, uwielbiałem tą broń. Rewelacyjnie było to zrobione. Widoczki prześliczne. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Ho, ho, ho! Dawno temu w odległych górach. Tak będzie się nazywać kolejny odcinek, którego już się nie mogę doczekać. Poleci oczywiście na ninjagames.pl. Tak więc cóż, moi kochani, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Hej!